Drogowcy prowadzący pracę na Alei Wojska Polskiego muszą co jakiś czas zmieniać organizację ruchu. Od samego początku inwestycja na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Lubelskiej prowadzona jest pod ruchem samochodowym. Od poniedziałku wprowadzono kolejne zmiany. Został zamknięty dla ruchu odcinek prawego pasa południowo-zachodniej łącznicy ulicy Lubelskiej z Aleją Wojska Polskiego w kierunku Glinic i Ustronia i ruch pojazdów będzie tam się odbywał wyłącznie lewym pasem, już od ulicy Lubelskiej. Do odwołania zostało zawieszone także funkcjonowanie przystanku Wojska Polskiego Lubelska, obowiązującego dla autobusów linii numer 21, jadących w kierunku Prędocinka. W zamian został uruchomiony przystanek Lubelska Wojska Polskiego przy ulicy Lubelskiej, bezpośrednio przed skrzyżowaniem z Aleją Wojska Polskiego. Będzie on obowiązywał wyłącznie dla linii numer 21.